Dobrze, no i wybór padł na Honda S... Nie, co to jest? To jest Honda Civic. Chciałem powiedzieć S2000. Honda Civic Type R, zobaczcie. Na dzisiejszy zlocik samochodów... dobrych jako pierwsze, wiecie co? Ja wam opowiem historię o tym samochodzie, bo to jest ciekawa sprawa. To miał być mój pierwszy kupiony za własne pieniądze samochód. Tak w ogóle. Haha, oczywiście nie wersja ta sportowa, Type R, tylko... taka inna, bieda edition, że tak powiem. Ale tak, zaraz wam opowiem historię o tym, bo to jest ciekawa historia też z tym samochodem. Weźmiemy oczywiście tablicę klubową. Ja tak trochę się spóźniłem, bo już jest po 18:00. Volkswagen Scirocco jakie pierwsze auto? No chyba może być, bo to nie jest jeszcze takie drogie auto, nie? No tam koło 40 tysięcy kosztuje. Gorzej... O Jezus Maria, dzięki wręcz za donata. 100 zł, czyż ci na głowę upadł? Dziękuję bardzo. A ja na Twitchu odpaliłem streama, wiesz, po to tylko, żeby się móc z widzami komunikować na tym zlocie, nie? Wiesz, tą stówę. Chłopie. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Mamy też tutaj klubowe oznaczenia, jeden PC, zobaczcie, super. O, to ty zrobiłeś, Maciej. Fajne by były takie tablice, no nie? Jakby nikt nie, by nas nie odczytał. Trochę krzywa jest, nie? Ten od procenta klub jest trochę za daleko. Tam jest jakiś znaczek, tylko że on jest słabo widoczny. Ale wiecie co, zostawię ją chyba, bo od razu jakby, zobaczcie, ładnie pasuje, nie? Nie trzeba jej dopasowywać. Ty, ale tak też będzie fajnie wyglądać. Ej, tutaj do tej antenki. Słuchajcie, do klubu możecie dołączać przed tym, przed 18:00 dzisiaj był otworzony klub, można było dołączyć i widziałem, że 4 osoby dołączyły. Była informacja na Discordzie, także wystarczyło tam śledzić. Tutaj jeszcze na Twitchu nie mam wklejonego linka do Discorda, ale wkleję, bo trochę nie ogarniam tego nowego layouta, wiecie, tutaj na Twitchu. Się trochę pozmieniało, ja tutaj miałem porobione inaczej, teraz jest inaczej. Do tego auta. Wiecie co, ja na chwilę wyjdę sobie z garażu i zaproszę tam ziomeczków, bo już chyba mamy fulla. Fulla na dzisiaj. Ale fajnie, bo będzie taki kameralny zlocik. Spoko, już sporo osób biło. Już was, chłopaki, zapraszam. O, patrzcie, nawet w standardzie, bo to jest kolor producenta, w standardzie nawet taki kolor jest. I zobaczcie, takie małe, subtelne naklejeczki, z tyłu rejestracja. Z przodu mamy, patrzcie, mamy z przodu miejsce na rejestrację. Patrzcie, jak idealnie pasuje. Ktoś zrobi taką tablicę, która od razu ładnie pasuje. To i dobrze, i niedobrze, bo chyba musiał ją zrobić trochę mniejszej jakości, nie? Znaczy, gorszej rozdzielczości. Nie znam się na tym aż tak, ale wydaje mi się, że wygląda dobrze. Wygląda na tyle dobrze, że można ją umieścić, nie? Piękne autko, naprawdę myślę, że takie ciekawe jako pierwsze. Ja totalnie zapomniałem o tym, ale jest z nim związana taka ciekawa historia z tym konkretnie samochodem. Bo ja miałem takiego zaprzyjaźnionego mechanika, który, uwaga, sprowadzał samochody z Niemiec, nie? I on wiedział, że ja szukam nowego auta, bo miałem mój pierwszy samochód, to był Passat w ogóle, nie? B3, to tam od rodziców go dostałem. Po prostu już nikt nie chciał nim jeździć. Każdy miał jakiś tam lepszy samochód, to pomyśleli, a nie będziemy go sprzedawać, to odda się Luckowi i fajnie, nie? No i ja się cieszyłem tym Passatem, ale on, wiesz, już taki stary, już tam się psuł i tak dalej. Trzeba było pomyśleć o nowym aucie i do mnie mechanik zadzwonił: chodź Łukasz, zobaczysz jakie mam auto, nie? No i ja przyjechałem i wsiadłem i patrzę i jest taka Honda i moje takie pierwsze wrażenie z tej Hondy to oczywiście nie była sportowa wersja, to była tam jakaś zwykła, nie? Nie jakaś tam usportowiona, miała te, chyba inne zegary nawet trochę, ale generalnie była to ta Honda, ten model. Też wersja trzydrzwiowa, co się chyba hatchback nazywa, tak? Chyba tak. I on mi pokazuje to auto i tak pierwsze wrażenie to takie mam, że wiesz, plastikowe wszystko, takie jest wszystko, takie cieniutkie drzwi, bo no nie wiem, takie miałem wrażenie, że ten samochód jest taki dziadowski trochę, jeśli chodzi o jakość wykonania. Co mi się najbardziej nie podobało, to lampy, znaczy nie chodzi o ich kształt, tylko nie podobało mi się to, że one były takie przydymione od starości. Były takie przydymione i trzeba było je oszlifować dopiero, żeby samochodem można było jeździć.
Jakby, i wiecie co, przejechałem się tym samochodem trochę, on tam sobie fajnie śmigał, nawet nie pamiętam jaka to była wersja silnikowa, czy to jakiś diesel, nie diesel, nie mam pojęcia. I wiecie co, i no, przejechałem się kawałek, samochód jeździł w porządku, no, jeździł do przodu, było okej. I chyba nawet był niedrogi, tak mi się wydaje, ale stwierdziłem, nie, ja chcę coś innego. I jakoś nie padło na tego Civica. Samochód nie jest jakiś tam najgorszy, ale no, to raczej nie było to, czego potrzebowałem wtedy. Jaki hamulec ręczny polecam? Wiesz co, ja się nie znam na tym sprzęcie simracingowym. To najlepiej jakbyś wbił na jakiś profil albo na jakieś forum, gdzie te osoby faktycznie zajmują się tymi sprzętami, jakby, nie wiem, może robią jakieś customy i tak dalej, bo mi tak ciężko jest polecić, jeśli ja sobie gram tak, o, tutaj streamuję sobie i tak dalej, jestem jakby użytkownikiem, nie? To też nie mogę powiedzieć, że o, ten ręczny jest dobry, nie mogę ci tak powiedzieć, skoro go nie używałem nawet, nie miałem z nim do czynienia, mam tu na myśli te takie z Allegro czy coś, nie? I taki ciekawy smaczek, bo Honda Civic posiada silnik VTEC i ten VTEC przy pewnych obrotach faktycznie go słychać. On się zaczyna odpalać, tylko musimy mieć naprawdę wysokie obroty. Czekaj, on chyba był odpalony, musimy od niskich obrotów startować, żeby to było ładnie słychać. O! Chyba 4000 obrotów jakoś jest, słuchajcie. Nie, 4,5 obrotów wchodzi VTEC. Tak usłyszycie zmianę dźwięku trochę, nie? Jeszcze raz. Cztery i pół, 5000, coś takiego, nie? W ogóle kamerka ma trochę krzywo, nic nie mówicie. No i mam, ej, mamy fajny zlocik. Dobra, ej, wystarczy na tyle, jest super. Ty, a skąd ty masz? Co to za Toyota? Nie, to Renault, dobra, mi się pomyliło z Toyotą Gazoo Racing, kojarzycie? Toyota Yaris GR Racing? Dobrze chłopaki, wiecie co? To zaczynamy, nie? Zaczynamy zlocik i robimy tak. Najpierw musimy się gdzieś ładnie poustawiać, porobimy sobie różne fotki, nie fotki. Jak jest nas tak mało, to możemy nawet bardzo ciasne jakieś miejsce wybrać, nie? Nawet możemy się gdzieś w mieście ustawić. Bardzo spoko opcja. No to... Ej, autentycznie, ta Renówka wygląda z przodu jak Toyota Yaris ta nowa. A ja jeżdżę tartakiem, no nie przeszkadza mi to. Czarny Golf, zobaczcie jaka czarna mamba. Co to za czarna mamba? Ale jest rejestracja, wszystko przygotowane, super. Aha, dobra, jedziemy zgodnie z przepisami, jasne, jasne. Zapomniałem o tym. Na serpentyny i driftować budżetowymi hatchbackami z napędem na przód. Tak, to świetny pomysł, myślę, że to na pewno wyjdzie. O rany. Ten dźwięk. Kurczę, ale super jest ta Renówka, strasznie mi się podoba. Ja nawet nie wiem, czy ją mam. Tej miejscówki, nie? O, wiem, czekaj, fotka. Pyk, patrz, będzie super fotka. Tak podczas jazdy. A widzę, że nie tylko ja fotki robiłem, ktoś tam jeszcze wyskoczył. Jakiś parking sobie znajdziemy, nie? Gang hatchbacków. Tak, no, hatchbacki są chyba taką najlepszą opcją jako pierwszy samochód, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, spoko, że jest nas mało, to możemy byle jaki parking wybrać i się pomieścimy. Tylko gdzie ten parking znaleźć teraz, nie? Uuu, ile nas jest! Trochę się nas namnożyło. Spokojnie będzie jeszcze możliwość robienia fotek, także leciutko. Nawet pierdnięcie było, to jest chyba standardowa Honda. I on, ta sportowa w standardzie tak pierdzi. O, tu jest gdzieś fajny parking. Czekaj. Ktoś chyba tu jechało.
I tu jest, ale on jest za mały, kurczę, on jest za mały trochę. O, tutaj, patrzcie. Widzicie ten taki zjazd? Tu się ustawimy tak w rządku, jeden za drugim. Co wy na to? O tak. Ustawiamy się. Możecie z przodu, możecie z tyłu, nie ma znaczenia, możecie przede mną. Ja się tutaj ustawię, tylko nie chciałem tak ostro hamować, żebyśmy się nie porozwalali. Jeden za drugim, nie jeden przy drugim, tylko jeden za drugim. Możecie z przodu, możecie z tyłu, jak chcecie. Ja odpalam tryb drona. To wam na, chyba na chwilę zniknę, nie? Jak drona będę miał. Nie wiem właśnie, jak to tutaj było. Proszę bardzo. Ej, sporo nas jest! Ile nas tu biorę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ej, słuchajcie, ośmiu nas jest. To naprawdę bardzo duży zlocik wyszedł. Nie spodziewałem się, bo mieliśmy sporą przerwę od zlotów. Ej, no patrzcie, jaki kozak. To naprawdę wygląda jak jakiś taki typowy polski zlot, nie? Ekstra. Ustawcie się jeszcze jakoś ładniej. W sumie już się ładnie ustawiliście. Ja robię fotę. I wy też sobie zróbcie. Wrzucajcie na grupę czy coś, jak chcecie. Ktoś tutaj na skręconego laćka zrobił? Aha, bo on się chyba jeszcze ustawiał, dobra. Zlot Januszy. Ja nawet nie mam tej furki mojej stuningowanej. A bym chciał jakiś może wyścig taki grzecznościowy pojechać, nie? Grzecznościowy, nie żeby tam, wiesz, się ścigać, no, jakąś nagrodę, jakieś złote kalesony, tylko taki grzecznościowy zlocik. Trochę ciemno jest, niewiele widać, także ja proponuję pojechać sobie za moment jakiś wyścig, nie? Tymi autami i potem... No i potem zrobimy jeszcze w dzień jakieś spotkanko. Ej, generalnie mega mi się podoba ten... Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba ta kliówka. Nawet nie pamiętam, czy mam ją w garażu. Ciężko jest spamiętać, jak się ma dużo samochodów. O, i coś takiego, nie? Pyk. Dobra, bo kogoś widzę, że wywala. Golf R się pojawił. Jednych wywala, drugich nie. Zlot hatchbacków. Ale spoko, takiego nocnego zlotu też dawno nie było, nie? Dobra. Grzecznościowa, każdy będzie się spychał. Chyba nie. Dobra, ile mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli jedną osobę musiało wyrzucić. To na wszelki wypadek wyślę zaproszenie, żeby nie poczuła się pokrzywdzona. Chwilę tutaj postoimy, już widzę, że się w grze robił dzień. Także, no, już się robi jasno, także na spokojnie. Nawet troszeczkę na boki rzuca tą Hondę. Czekajcie, wyłączę ten punkt, który zaznaczyłem na mapie. Czekaj, bo my chyba trafimy na wschód słońca. A chodźcie się gdzieś tak zgodnie z przepisami przejedziemy. O, tutaj koło Top Gear jest fajny parking. Chodźcie tam. I tak na spokojnie. Niech ktoś prowadzi, ja nie muszę prowadzić, spokojnie, możecie jechać wszyscy gdzieś tam z przodu. Ja będę kamerzystą, ok? Ja będę kamerował. Możemy już powoli ruszać, także na spokojnie. Fajne jest to, że tego VTK słychać, nie? Mega. Czy pamiętam jeszcze czapeczkę anty-5G? No pewnie, odcinek jest na YouTubie. Graliśmy w SnowRunnera, tam wieże telekomunikacyjne naprawialiśmy, nie? Coś było takiego. Było, było. To się kameruje, panowie, to się kameruje. Golf 4. Kurczę, ale ja muszę tu pojeździć trochę, mi się strasznie podoba ta kliówka. Ej, naprawdę, zakochałem się. Będę o niej cały czas gadał chyba przez cały stream. Mandociki będą, siema Trigger Sky, siemaneczko. Właśnie maseczki, nie, no jak maseczki, jak w autach jesteśmy, to gdzie maseczki? Chwileczkę, wszystko jest dobrze.
Auta są chyba hermetyczne i wodoszczelne, nie? Czy to nie jest tak, że ja bym chciał tą Renówkę czy coś, tylko to jest bardziej tak, że ona mi się z wyglądu podoba. Ma naprawdę fajny przód. No ale trochę szybciej, spokojnie, no nie musimy aż tak bardzo się tych przypisów trzymać. Ale nie za szybko, powiedzmy. Taka najwyższa prędkość to jakieś 120 km na godzinę, nie? O, coś takiego to chyba będzie w porządku. Raczej każdy nadąży, no 120 to wszystko pojedzie. Czy nie? O kurde, mało brakowało, byśmy się wszyscy zderzyli. O właśnie, jak jest nas tak mało na zlocie, czyli 8 osób, kogoś tam chyba wywaliło przed chwilą, nie? Ale inni gracze, możemy zobaczyć innych graczy, wiesz, takich totalnych randomów, którzy widzą, jak w sznurku jedzie kilka aut. Naprawdę fajnie to wygląda, ja kiedyś spotkałem taki zlot, jak jeździłem sobie w Fordzie na mapce i widzisz nagle, że wiesz, kilku żołnierzy, jeden za drugim jedzie sznurkiem, podjeżdżasz tam, patrzysz, nie? A to takie fajne furki. Kurde, jak tam poszli, ej! Dawaj, ścigamy się sobie. Widzę, że mamy samochody na podobnym poziomie. Dobra, już 160 to za szybko, 120 miało być. Nie mogę łamać własnych zasad, chwileczkę. Co 30... 120, tak. Taka chyba bezpieczna prędkość, nie? Żeby się utrzymać w konwoju, bo jak będziemy jechać tak szybko, to ciężko jest, ciężko się utrzymać. Będziemy się łatwo zderzać między sobą, nie? Jaki tartak. O, i zrobimy sobie zdjątko w dzień, a dzisiaj powiem wam, że grałem sobie w Forza Horizon 2 i w dwójce grafika nie jest może na tyle ładna czy coś, tylko tam jest piękna pogoda praktycznie cały czas, trochę tam deszczyk popada, trochę ten, ale generalnie jest pięknie i bardzo fajne fotki można zrobić dzięki temu. Tylko że ta grafika tam jest tak ciemno, jakby. No, nie widać dobrze kokpitów, nie? Tutaj masz wszystko ładnie wyraźne, tak jak powinno być. Forza Horizon 2 to nie Włochy, a Francja. I co ciekawe, to mnie mega zaskoczyło, że w Forza Horizon 2 mamy normalnie polski głos, polskiego lektora, nie? To jest ciekawe. Dobra, no i jesteśmy sobie u celu. Tutaj można robić wyzwania Top Gear. Mam nawet taki specjalny odcinek na YouTubie, który pokazuje, w jaki sposób można to zrobić. Bardzo prosto jest zrobić te wyzwania. Jak się... no tam niektórych... O, wiecie co możemy zrobić? Zróbmy tak. Stajemy nie jeden przy drugim, tylko tak randomowo. Jeden w lewo, drugi w prawo, coś takiego, nie? Na środku gdzieś tutaj mamy, wiesz, jest nas mało i mamy dużo miejsca, to ustawmy się tak jakoś ciekawie i zróbmy sobie taką inną fotkę niż zawsze. I może skierujmy swoje przody, jak wam to wytłumaczyć, tak jak ja jestem teraz skierowany, o, gdzieś w tamtą stronę, nie? Możecie być pod różnymi kątami i tak dalej, ustawić się jak chcecie, nie tak, że jeden przy drugim, nie? Spróbujmy się jakoś, ojej, spróbujmy się jakoś zgrać. I może coś ładniejszego naprzód, nie ta moja Honda plastikowa. Dobra?
Coś ładniejszego naprzód, poproszę. O, o, o! I coś takiego, tak randomowo spróbujcie się ustawić, nie? I tak jest ekstra. Clio wystąp. Tak, jeden z... O, może być też coś takiego. Golf z drugiej strony. Spróbujcie, nie? Ja wiem, że to może być trudno tak od razu, bo to jest inaczej niż zawsze, a jeden przy drugim się łatwo jest ustawić. I zrobimy taką fotkę zbliżoną. Tylko właśnie, może trochę to ogrodzenie będzie nam przeszkadzać, żeby zrobić ładną fotkę. A może nie? Zaraz zobaczymy, co się uda wykombinować. Pada deszcz. Okej, okay. Meganka gdzieś pojechała. Meganka z kolei ładny tyłek ma, nie? Tak, właśnie widzę, że chłop jako pierwszy samochód wziął radiowóz, jeszcze Golfa, nie? Ale wiecie co, są amerykańskie radiowozy możliwe do kupna. Tutaj ten radiowóz trochę za blisko mojego auta stoi. Odrobinę dalej, gdzieś tam może z tyłu bardziej, albo bardziej może do przodu, będzie lepiej. Tak jest za blisko i ciężko będzie zrobić. Dobra, to ja się może oddalę, najlepiej, najprościej będzie, najszybciej, nie? O, ej, będzie idealnie, właśnie o to mi chodziło, nie, żeby tak to zrobić. Golf trochę źle stoi, ten policyjny. Teraz, o, teraz będzie super. To jest super ustawienie, zobaczcie na to. Też wygląda to fajnie. Z kolei ta kliówka mogłaby stać gdzieś, nie wiem, tutaj, albo jakoś inaczej być ustawiona. Nie? No, na różne sposoby można to zrobić. Na zamek mamy jechać teraz? Dobra, możemy sobie pojechać na zamek. Zobaczę tylko, czy daleko. A, dobra. Do Edynburga, ale myśmy dopiero co z Edynburga wrócili. Ja bym powiedział, że możemy sobie podjechać na jakiś wyścig. Tutaj mam coś niedaleko. Jakiś tam wyścig sobie pojedziemy może. Chodźmy na ten wyścig może, co? Kieruje nas drogą szutrową chyba. Czy nie? Dobra, ja już tam powoli będę jechał. Tutaj jeszcze niektórzy robią sobie fotki. No i jedziemy. Tak, prowadzi nas chyba jakimś shooterem, jeśli się nie mylę. Możemy tym shooterkiem sobie pojechać, no. Czemu nie? Strzał ze sprzęgła i poszedł. A driftować będzie ciężko tym moim autem. Nie wiem jak wasze. Czy macie zrobione jakieś konwersje napędu na cztery koła? A tak właśnie widzę, że wszyscy wzięli samochody z napędem naprzód, nie? No bo takie są najtańsze. Chociaż ten Golf policyjny, to tak mi się nie wydaje, że on jest z napędem naprzód. I raczej też nie jest najtańszy, zwłaszcza wersja policyjna, ulepszona, nie? Zabrudzimy te fury, gościu. W kokpicie lepiej brzmi? Faktycznie, no, lepiej, lepiej. Ten coś próbuje tu driftować na ręcznym. Dobra. I zaczynamy sobie, pojedziemy sobie taki grzecznościowy wyścig z naszym konwojem. A... O, hot hatch, chyba wszyscy mają hatchbacki, nie? Tak myślę. Chyba tak. Chyba tak, chyba wszyscy mają hatchbacki. Tak mi się wydaje, tak to wyglądało. Nie jestem pewny, czy wszyscy mają z dokładnie tej samej klasy, ale... Thank you.
O kurczę, płotek rozwaliłem. No ciężko driftować z napędem naprzód. A tyłem? Szkoda, że się tylne koła nie skręcają. Może byłoby lepiej. Czekaj, jak to z zewnątrz wygląda? Nie najlepiej. No i co, tak by się dało driftować, no tylko tyłem, niestety. Dobra, wybijamy sobie na wyścig taki grzecznościowy. Tour de Podlasie tymi autami. Za dużo jeżdżenia, zresztą za nisko zawieszone są, no. Tutaj sobie taki szosowy, zwykły. Właśnie, mogliśmy odpalić, wiecie jaki? Wyścig nocny, nie? To by już w ogóle klimat był zachowany. Ej, no jest nas trochę, ja myślałem, że faktycznie będą te dwie osoby ze mną trzy, ale się trochę nas zebrało, jest fajnie, nie? Aha, bo my z botami będzie. To nawet lepiej! To nawet lepiej! Clio jest, zobaczcie, w klasie S2! S2 Cliówka. To ja się dziwię, to musiał na jedynce z nami jechać chyba, nie? Chyba musiał na jedynce z nami jechać. Dobra, startujemy. Będziemy z drivatorami, czyli jedziemy tak trochę na serio. Ale mi będzie ciężko was podgonić, zdecydowanie. Golf jedynka, czy ja dobrze widzę? Chyba... Aha, dobra. Ja mam standardową wersję, bo wziąłem taką standardową, żeby móc, wiesz, stunigować, nie? Tutaj jaki kolorowy pojechał, to był chyba ten... Volkswagen... Nie Scirocco, tylko... Jak on się nazywał? Pamiętałem nazwę jego, no. Ja też mam, tak samo jak Soulfly, ja też mam takiego zwyklaka. Ale spoko. Tutaj też jadą tacy jacyś, zobacz. Jakieś słabsze boty. O, powinniśmy kooperacyjne, nie? Wyścig robić. Ej, no są trochę marchewy z tego Civica. VTK to trzeba kręcić do końca. Nawet w kokpicie słychać te marchewy. No nie ma się co dziwić, samochód kiepsko wygłuszony. Czy jest jakiś Seat w Forzie? Chyba nie ma Seata żadnego. Niektóre Seaty fajne są, nie? Jest! Wyprzedziłem jednego! Ekstra. Wywala z zakrętów te samochody, nie? Spoko, widać tą naklejkę, 1% klub. Ale dźwięk z tyłu jest koszmarny. I drifts. No i pięknie. Tu mi zdętki od rowera. Nie wiem od czego, ale koszmar jest, no.
Tylko widok z kokpitu nas ratuje w tym wypadku. Przypomniała mi się nazwa tego samochodu. To jest Volkswagen Corrado. Ja kiedyś mówiłem na niego Colorado. Tak. Też w sumie ciekawe auto, ale myślę, że ciężko by było je dostać w dobrym stanie. Nawet nie wiem, czy można je tak sobie kupić. Patrz, jak na milimetry przydriftował przy mnie. Skubaniutki, a ja sobie tak normalnie jadę, nie? On mi dosłownie przed tą krótką maską wyjechał. Chyba go zrobił na tył napęd, bo Corrado ma w standardzie na przód. Scirocco stare inaczej wygląda. Scirocco stare wygląda jak Golf w coupé. O, coś takiego, jak Golf dwójka w coupé. Tak wygląda stare Scirocco. No, a to jest Corrado. Taki Golf czwórka w coupé. Coś takiego. Albo jak to się jeszcze, liftback się chyba nazywa, nie? Coś takiego jest. No jest, Corrado przez 2R. No i pięknie. W Corrado dało się chyba zrobić konwersję napędu na tył, także. I na napęd na cztery koła też da się chyba tam ogarnąć, także. Corrado było początkowym autem w Forza Horizon 1, tak? Już nie pamiętam, grałem w jedynkę, a tam całej nie przeszedłem nawet. Nie zdobyłem wszystkich samochodów i tak dalej. Nie no, ze środka dźwięk jest spoko, no nie? Ale z zewnątrz wszyscy będą się z nas śmieli, jakbyśmy V-Tekiem jechali. Tak. Niezbyt. Siema, Pączek. No. Z zewnątrz niezbyt to. Niezbyt to wygląda. Chyba że na niskich obrotach, nie? Na niskich to jeszcze jako tak brzmi. O, ja się chcę tu koło ciągnika ustawić. Jak ominąłem zderzenie. Gdzie ten ciągnik? O, jest tutaj. No i to jest zlot, nie? Proszę bardzo. Przyjechała taksa. Mogę traktorzystę ze sobą zabrać. Nie ma problemu. Z tyłu siedzenia mam, z tyłu kanapa. No i pięknie. Fajny zlocik wyszedł.